Witam. Dziś jesteśmy przy drużynie miasta, pikieta, rybickie służby komunalne i ZGM. Nie. Tu są wszystkie jednostki, to są pracownicy samorządowi, pracownicy służb publicznych. Także jest tu 9 jednostek, są tu członkowie zakładów i członkowie NZS Solidarność. Także witamy. Mam nadzieję, że to się wszystko odbędzie. Po co tu jesteśmy? Jesteśmy tu po to, bo przez 9 lat... Marian, na chwileczkę, jakbyś mógł... Marian, na boczek. Przez 8 lat praktycznie nic nie działo się w sferze naszych płac. Jesteśmy tu tylko w jednym celu, żeby zasygnalizować naszą obecność, żeby zasygnalizować nasze niezadowolenie z tego, co się dzieje. Ciągle zarabiamy mało. 8 lat mamy zamrożone płace. W tej chwili pan prezydent proponuje nam 200 zł. 200 zł w sytuacji, gdzie w naszych zakładach niektóre osoby zarabiają najniższą krajową, gdzie te pieniądze zostaną wydatkowane na tych najniżej zarabiających, to w żaden sposób nie poprawi naszej sytuacji finansowej. W tej chwili mamy tylko jeden postulat. Pomóżcie nam, żebyśmy mogli zarabiać godnie, żebyśmy mogli utrzymać nasze rodziny, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować. Tylko o to prosimy. Prosimy o zrozumienie, dlaczego tu jesteśmy, bo jest nam naprawdę ciężko. Jest nam ciężko. Wchodzimy od ponad roku do pana prezydenta i to nie skutkuje niczym praktycznie. W zeszłym roku wysłuchaliśmy, że nie ma pieniążków. W tym roku są jakieś inne wydatki związane z odszkodowaniami dla kopalń. Nas to naprawdę nie powinno interesować. My chcemy godnie zarobić. Godnie. My nie mamy wygórowanych jakichś żądań. My po prostu chcemy móc normalnie funkcjonować tutaj, normalnie zarobić za naszą ciężką pracę, ponieważ to dzięki nam to miasto jest czyste, to my opiekujemy się seniorami, to my dbamy o te śląskie familoki tutaj. I proszę naprawdę nas nie zbywać słowami, że czegoś nie ma, bo my tutaj jesteśmy po to, żeby udowodnić, że jesteśmy solidarni w tym, czego chcemy, że chcemy niestety... Wiem, że to jest teraz wyświetlane słowo, ale chcemy pieniążków, chcemy podwyżek płac. Czy oprócz dzisiejszej jakiejś manifestacji pikiety, bierzecie pod uwagę jakieś inne formy protestu? Jeżeli ten protest dzisiejszy nie przyniesie skutku, wszystkie jednostki, które dzisiaj będą uczestniczyły w tym naszej pikiecie, wchodzą w spór zbiorowy, no bo w sumie jednostki samorządowe jako tako nie mogą robić strajku, ale w naszych organizacjach jest tyle siły i zaangażowania, że w inny sposób trzeba będzie jakoś wymusić na naszych rządzących, żeby tę stronę społeczną w końcu zrozumieli. Doszły nas słuchy, że jest spora grupa osób, które pracowały w służbach komunalnych przy ZGM-ie czy w innych instytucjach, odeszło z pracy, ponieważ te zarobki były słabe. Bardzo dużo fachowców, prawie 35 osób, odeszło na ich miejsce. Przyszli, no ale trzeba ich szkolić 4 lata. To jest taki minimalny okres, po którym oni są pełnoprawnymi na tych samych zasadach, co ci starzy. A na starych, na rynku pracy nie ma co konkurować. Pan prezydent ostatnio na naszym spotkaniu powiedział, że on się chce zmierzyć z tym problemem, ale po co się mierzyć? Starczy, że podniesie nam wynagrodzenia i to ludzie z zapłotu będą chcieli do nas przyjść, a nie, że my musimy uciekać do nich. Takie jest nasze zdanie i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziękujemy, życzymy powodzenia, aby nie trzeba było innego protestu. Dzięki. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki.